nie być już ile razy zejdzie pora na sąsza. Nie być już ile razy zejdzie pora na sąsza. Licz czas, którym możesz pomóc sobie i innym. Licz czas. Panie dyrektorze, poproszę do siebie. Wiem, że posłów z dużej Niemiec wszyscy skupili wokół pana. To są lata pracy. Tak, tak się zdarza. Szanowni Państwo, jesteśmy na półmetku Dni Seniora. Z niektórymi z Państwa zdążyłam już się nieco bliżej poznać. Z niektórymi z Państwa przypomniałam sobie jakieś wcześniejsze spotkania, stare dzieje. Jest mi bardzo miło i w ten sposób chyba mogę powiedzieć, że mogę się ośmielić również w przyszłym roku zorganizować Dni Seniora. Jeżeli Państwo akceptują tą formę rozrywki i tą formę spotkań u nas w Ostrowskim Centrum Kultury, to jest mi bardzo, bardzo miło. Dzisiaj mam ogromną przyjemność otworzyć wystawę prac plastycznych twórców skupionych w Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Ta część galerii została zdominowana właśnie przez studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a ta część wejściowa galerii od strony ulicy Raszkowskiej przez seniorów również, ale skupionych w pracowni Passepartout w Ostrowskim Centrum Kultury. Wiem, że część artystów działających w Passepartout i część artystów działających w Uniwersytecie Trzeciego Wieku to wielokrotnie te same osoby. Aczkolwiek nie zawsze. I to jakby dowodzi temu, że jesteście Państwo bardzo, bardzo uzdolnieni. Ja powiedziałam, jesteśmy troszeczkę jakby próbując sobie to przypisać, dlatego że kiedy spotykam się ze studentami Uniwersytetu Trzeciego Wieku albo z pracownią Passepartout, są tam również osoby, które mówią, że nigdy nie sądziły albo nie podejrzewały siebie o to, że mają taki talent. Ja również nie mam talentu plastycznego w ogóle. Maluję tylko takie dziwolągi w czasie, kiedy notuję albo kiedy słucham jakichś wykładów, ale to chyba każdy tak jakoś ma taką przypadłość jeszcze od szkoły podstawowej. Ale czas przyszedł na to, aby odkrywać swoje talenty, aby je pielęgnować. I to się dzieje właśnie na uniwersytecie i nie tylko, i w Passepartout. I proszę zobaczyć, jak wspaniałe prace powstają. To są prace, które żyją wtedy, kiedy rzeczywiście zawisną na ścianie, kiedy spotkają się z innymi rzeczami, z innymi dziełami sztuki w mieszkaniach, w galeriach, w biurach, gdziekolwiek. Bo tam jest miejsce obrazów, tam jest miejsce rzeźb i dzieł sztuki. Bardzo, bardzo Państwu gratuluję. Jesteście wspaniali, pełni wigoru, zapału, talentu i daj Boże, tak, cały czas i wszystkim i zawsze. Życzę Państwu wszystkiego, wszystkiego dobrego i zapraszam na następne spotkania. Przed nami jeszcze niedziela. Powiem tyle, że inicjatorką tego naszego spotkania dzisiaj, a także i tych dni senioralnych, to właśnie pani dyrektor OCK, pani Ewa Matecka. Bardzo dziękujemy. Trzeba powiedzieć, że była pełna akceptacja także pana Jarosława Urbaniaka, prezydenta miasta Ostrowa Wielkopolskiego, który rok temu jak gdyby iskierkę zapalił. I ta iskierka, że tak powiem, przerodziła się w taki ogień, który nas wszystkich połączył, niezależnie od tego, czy jesteśmy w takim czy innym stowarzyszeniu, czy w takim czy innym klubie senioralnym. Wszyscy jesteśmy na tym samym etapie, seniorzy 50+, jak zwał, tak zwał. Szczególnie ważne jest to, że przecież jest to rok europejski, rok aktywności społecznej.
No i oczywiście tej międzypokoleniowy, co ciągle podkreślamy, a jak wiadomo, Parlament Europejski ten ogłosił, a nasz Senat w dniu 2 lutego ogłosił rok bieżący rokiem Uniwersytetu Trzeciego Wieku. I tak się, proszę Państwa, składa, że już w poniedziałek zespół parlamentarny dokona podsumowania tegoż roku i ogłosi taki pakt dla seniorów, który projekt znam i powiem, że jest bardzo korzystny. Także, panie dyrektor, jeżeli to wszystko się zrealizuje, co tam jest zapisane, to na pewno na drugi rok będzie więcej tego płynu, prawda, więcej tych kieliszków, no i więcej będzie możliwości i okazji spotykania się. Póki co jesteśmy na tym etapie, że radzimy sobie. Dobrze, że Państwo ten czas znaleźliście, a ja chciałem jeszcze jedną rzecz podkreślić, mianowicie kiedy oglądam pracę tego koła Mam Talent, kiedy oglądam panie zaangażowane w tworzenie dzieł, że tak powiem, sztuki, to przypominam sobie, że jednak lekcje plastyki te dawne były efektowne i efektywne. I rzeczywiście dostarczyły nam, prawda, tych możliwości, że możemy tworzyć. To jest bardzo miła z pierwszego, to teraz sobie możemy wyobrazić, ile tych dzieł faktycznie jest. Póki co jeszcze raz pani dyrektor bardzo serdecznie dziękuję za inicjatywę. Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja dzisiaj raz o czymś powiedzieć. Spotkanie, za atmosferę, za to, że byliśmy na różnych to tu w Domu Kultury spektaklach, za sport, turystykę, za przeżycia artystyczne, no i do kolejnego spotkania na pewno za. Serdecznie witam wszystkich na pokaz taneczny Pań Seniorek z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a potem na kabaret grupy Przyjaciele Benny Hilla. Konferencjerka, mogę powiedzieć, że za cały następny występ wystarczą dwa słowa. Łucja Dankiewicz. Ktoś zamienił sklep z choinką i zawiesił na gałązkach, czy dla żartu, czy ucieszę, pustą fiolkę, senne proszki, korekcyjne okulary, waty skrawek, 5 chusteczek, 2 skarpetki nie do par. Zamiast bombek, czyjeś klucze, coś na morze, śmieszne kubki, do kąpieli jakiś sol.
pomieszały się zapachy, pomieszały się kolory. Rozum, mowa nie nadąża, świat na głowie przewrócony. Gwałt, Reti, może lekarz tu pomoże? Trudna sprawa, znów brak kasy. Szybko się pozbieraj, proszę, bo demencja cię pochłonie, a Alzheimer, witaj, powie. Zobaczymy, może warto się pokazać. Panie wiceprezesie, proszę do mnie. Dzień dobry, panie prezesie, jestem, słucham. Panie kolego, przyszło do nas pismo z Urzędu Miejskiego z zaproszeniem do uświetnienia obchodów Światowego Dnia Seniora. Pan się kiedyś zajmował występami, śpiewami i podobnymi bzdurami, więc proszę skompletować ekipę, ułożyć program i godnie reprezentować nas na Ostrowski, nasz Ostrowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, a zwłaszcza zarząd. Prezesa, czyli mnie. A panie prezesie, co ma być w takim programie? Pan może ma jakieś sugestie? No panie kolego, to chyba jasne. Według starych, wypróbowanych metod. Program ma być dowcipny, ale i zaangażowany. Do nikogo żadnych aluzji proszę nie robić. Ale komu trzeba, przyłożyć. Więc działajcie, panie kolego, proszę mnie informować o postępach. Ja to pisze, proszę tak, bardzo, ja to pismo. Panie prezesie, więc program mamy zasadniczo gotowy. Że scenariusz jest gotowy. Ale zaraz, mam jeszcze tylko jedną prośbę do pana. Czy pani sekretarka mogłaby dołączyć do naszej grupy? Że program jest gotowy, to się bardzo cieszę. Ale o ile chodzi o sekretarkę, to w żadnym wypadku. Czy pan sobie zdaje sprawę, jak wygląda prezes bez sekretarki? Wiem, ale nie będę się wyrażał. Sekretarka może dołączyć do zespołu wyłącznie, powtarzam, wyłącznie ze mną. Ale to jest niegłupie, panie prezesie, to jest wręcz doskonałe, bo powiem panu, że pańska obecność podniesie nasz poziom wykonawczy. Ale co ja tam będę robił? Będzie pan beneficjentem naszej najładniejszej piosenki, którą mamy zamiar z panem zaśpiewać, a którą chcemy rozpocząć nasz program. Obok mnie stanął prezes rozgniewany. To nie do wiary, rozumu panu brak. To widzę po raz pierwszy, wiceprezes pisze wiersze. I wierzy list i czyta, a w liście jest tak. Jest jeden, jedyny, którego cenię najwięcej. Jemu wszystko poświęcę, wszystkie noce i dni. Niech tylko mnie nie zapomina przy wyróżnieniach imieninach. I niech nie straszy jego mina, gdy jest naprawdę na mnie zły. Ten jeden, jedyny śni mi się ciągle w nocy. Wtedy wołam pomocy, któż udzieli jej mi. Budząc się pyta żona z córką, czy ci do łóżka wstawić biurko? A może w czapkę, panie biurko, żeby to wreszcie przeszło ci? Nawet tego nie wiesz, a udajesz taką mądralę. Czytaj rzekę, bo tracę cierpliwość. Jordan. Jenisej. No, jak na ciebie to rewelacja. A co? Dobra rzeka, a znam ją od dziadka. Góry nie zdążyłam napisać. A ja mam. Jelenia Góra. Słuchaj, Jelenia Góra to jest miasto, a nie góra. Jak to Jelenia Góra nie jest góra? A co? A może Dolina Muminków? No dobrze, niech ci będzie. Ja już nie mam siły się z tobą kłócić. Zwierzę jak? Jak? Co jak? Co ty mówisz? No właśnie, takie zwierzę nazywa się jak.
pochodzi z Himalajów i nazywa się jak. A jak ci się nie podoba, to niech będzie jeleń. A ja też mam zwierzę, takiego z Himalajów, też z rogami. A wiesz, jak się nazywa? Yeti. No też wymyśl. Więc może chodźmy znowu na całość. Jeszcze dla nas nowych wyzwań jest niemało. Że nie wypada, my będziemy śmiać się z tego. Stać nas jeszcze, żeby zrobić coś głupiego. Najważniejsze, żeby nam się jeszcze, jeszcze chciało. Więc może chodźmy znowu na całość. Przecież jeszcze trochę czasu nam zostało. I możemy jeszcze zwiedzić kawał świata, za ocean samolotem jeszcze latać. Niech się dziwią, że nam w naszym wieku tak się chciało. 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 No i panie wiceprezesie, uważam, że próba się chyba udała. I z tym programem już możecie pojechać do Opola i wystąpić w amfiteatrze, może jeszcze nie, ale obok amfiteatru to na pewno. Ale życzę wam, żebyście się pokazali tej kochanej publiczności w Ostrowskim Centrum Kultury. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Prosimy również tańczące nasze seniorki. Prosimy panią dyrektor Rewaterską. Naszym tańczącym seniorkom dziękujemy jeszcze raz. Pod kierownictwem oczywiście pani Marii Wojtasze. Dziękujemy Krzysztofowi Ogórkiewiczowi i zespołowi. Dodam, że w tańczącej grupie jest żona pana Ogórkiewicza. To się rychło. No i jeszcze raz dziękujemy pani dyrektor OCK, pani Ewie Mateckiej. Dziękujemy. Proszę państwa, ćwierkają ptaszki, że zobaczymy się tutaj niedługo, bo za miesięcy na koncercie noworocznym. Potem spotkamy się również w marcu na koncercie specjalnym, no a za rok, jak myślę, spotkamy się jeszcze bardziej bogacie przygotowanym programem na okoliczność Dni Seniora. No a na koniec cóż to? Dziękujemy. Dziękuję bardzo i zapraszamy do nas zawsze.